Dzień dobry Państwu, kłania się Tomasz Jankowski wbrew cenzurze. Dziś zrozumieć, by przeżyć i zrozumieć, by przeżyć nowy gość i nowy temat. Często nas Państwo upominacie, czy mnie, czy Mateusza Piskorskiego, że jak na byłych członków samoobrony zbyt rzadko poruszamy temat rolnictwa i ja zgadzam się z tą krytyką, przyjmuję tą krytykę i dzisiaj mamy zamiar się poprawić. A naszym gościem w związku z tym, pewnie się już też Państwo po tytule domyślacie, że będzie właśnie ktoś z rolnictwem związany, naszym gościem będzie pan Rafał Foryś z Komitetu Politycznego Konfederacji Korony Polskiej i założyciel Fundacji Rolnik Handluje. Witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, witam Państwa. Panie Rafale, no będziemy dzisiaj oczywiście rozmawiać o tym, jak wygląda nasze rolnictwo, zwłaszcza w kontekście dzisiejszych wydarzeń na świecie, ale też oczywiście w Polsce, bo no nie da się ukryć, że to się wszystko przekłada. Nie da się też ukryć, że ten przekaz w środkach masowej dezinformacji w zasadzie można by powiedzieć, no jest mocno wykrzywiony. No i cóż, właśnie może od tego zaczniemy tą pierwszą część, czyli czy import zboża z Ukrainy zagraża polskiemu rolnictwu? No bo tutaj słyszeliśmy przez długi czas, że to jest oczywiście pomoc Ukrainie, że to będzie tylko tranzyt, że polskie rolnictwo absolutnie na tym nie ucierpi. Natomiast z tego co wiem, to w zasadzie już coraz bardziej dostrzegamy negatywne aspekty tej decyzji, no, która jest, i tego procesu, który cały czas jest kontynuowany, prawda? Tak, panie redaktorze, zagraża nam niekontrolowany i niebadany import zza wschodniej granicy. Problem jest bardzo poważny. Problem dotyczy całego naszego rolnictwa, ponieważ no, zboże dzieli się na konsumpcyjne, nasiewne i na paszowe. Tutaj dziwnym trafem, odkąd jest ten nadmierny import zboże, zmieniło się to nazewnictwo i to zboże, które do nas przyjeżdża z wschodniej granicy, z Ukrainy, nazywa się zbożami technicznymi. Jest to nowe nazewnictwo. No, wiele by tutaj tłumaczyć. No po prostu, dlaczego tak się to nazywa? Bo właśnie nie jest kontrolowane i nie jest badane. W związku z tym rolnicy już w tamtym roku, pod koniec tamtego roku zaczęli strajki. Te strajki nie ustały. Praktycznie mamy do czynienia z oburzeniem ogromnym rolników, którzy no, nie mają co zrobić ze swoją kukurydzą, ze swoim rzepakiem, ze swoją pszenicą, ponieważ ten nadmierny import wpływa na zaburzenie rynku. I te wszystkie korytarze solidarnościowe, cały ten tranzyt, który miał się odbywać przez nasz kraj, tranzyt, to znaczy, że ten towar żywnościowy miał nie zostawać u nas w kraju, tylko miał przez nasz kraj przejeżdżać, czy to drogą samochodami, czy torami. Nie dzieje się to. To zboże u nas zostaje. W związku z tym są te strajki, czy w Dorohutku, czy w Medyce. Tak to właśnie, panie redaktorze, wygląda, że zboża, no, to nie są małe ilości. Ukraina to żyzny kraj, gdzie ziemie są bardzo dobrej jakości. Tam są czarnoziemy, więc naprawdę, jeśli chodzi o magazynowanie, o kontraktację tych zbóż, jeśli chodzi o... Bo nie ukrywajmy, że to nie jest pomoc też dla małych ukraińskich rolników. To jest często, są to ogromne firmy i połacie ziemskie, areały, które należą do rolników, do właścicieli na przykład z Danii, z Holandii, z Anglików, także i Rosjan, którzy mają już kontraktację tych zbóż, mają harmonogramy zatwierdzane i zrobią wszystko, żeby po prostu zarobić na tym zbożu, bo nie może to zboże nie wiadomo ile czasu siedzieć w magazynach, bo mamy zasiewy, jesteśmy na przodnówku, więc te magazyny trzeba opróżniać. I dlatego jest to ogromna ilość, szacuje się, że do 25 milionów ton w tych magazynach ukraińskich tego zboża jest, więc to jest bardzo, bardzo duża ilość. I dlatego rolnicy wychodzą na ulicę, dlatego rolnicy są oburzeni, nie ma się co dziwić, ponieważ tracą bardzo dużo pieniędzy. No właśnie się zastanawiam,
W jaki sposób to zboże, może Pan ma jakieś informacje, jak to się dzieje, że ono w ogóle ląduje na polskim rynku? No i od razu pytanie, czy rząd w jakiś sposób temu przeciwdziała? No bo no, w związku z różnicami cenowymi, no to jest de facto dumping, prawda? Czyli na tym właśnie traci polskie rolnictwo, że nie jest w stanie konkurować. No i pytanie, czy rząd temu jakoś przeciwdziała, czy może wręcz przeciwnie, bo ja w takich sytuacjach zawsze jestem podejrzliwy, czy może po prostu ktoś z rządu na tym procederze korzysta? Rząd w ogóle tego nie kontroluje. Mówił wręcz podczas sezonu w tamtym roku, żeby rolnicy nasi polscy wstrzymali się ze sprzedażą swojego surowca, ponieważ w okresach takich zimowych jak teraz więcej za ten surowiec dostaną pieniędzy. Rolnicy polscy nie stracą na transporcie ukraińskiego zboża. To jest tranzyt, który realizujemy i pomagamy tylko. Jest całkowicie odwrotnie, ponieważ właśnie nadmiar tych zbóż obniżyła cenę pszenicy, rzepaku, kukurydzy, ziarna słonecznika. Więc rządzący się w ogóle na tym nie znają, dyletanci. Są to prawda jakieś nowe obiecanki. Słyszałem ostatnio naszego komisarza, pana Wojciechowskiego, który zapewniał, że mają być jakieś tam dopłaty, ale to jest praktycznie same zapewnienia i obiecanki i rolnicy w to już nie wierzą, więc tak samo nie ma obietnic, które deklarowali politycy czy Ministerstwo Rolnictwa o tym, że miały powstawać rzekomo jakieś silosy przygraniczne, jakby te korytarze solidarnościowe po prostu nie były w stanie przetransportować tak dużych ilości zbóż, to miały powstać specjalne silosy, które miały magazynować te zboża. Też nie powstały, też zostali rolnicy oszukani, więc to tak wygląda. Kraje, które tak naprawdę zależne były od tego surowca, czy mówię o Afryce Północnej, o krajach Bliskiego Wschodu, czy na przykład Egipt, inne państwa, które potrzebują tych zbóż, no nie mają dostępu, nie działa ten cały tranzyt, jest ogólnie bardzo zła sytuacja. Wygląda w ogóle na to, że proceder jest tak jakby obliczony na zniszczenie polskiego rolnictwa, no bo przecież to też warto, żeby ludzie wiedzieli, że rolnictwo jest takim też specyficznym działem gospodarki, że jak przez jeden rok, wystarczy, że przez jeden sezon jakiś przedsiębiorca straci, prawda, zbankrutuje, nie zarobi tego, co zakładał, no to po prostu za rok on już nie będzie działał w tej branży. Przecież tak właściwie wykończało się polskie rolnictwo przez całe lata 90. I ono i tak już jest bardzo ograniczone, jeśli chodzi o produkcję. Natomiast wychodzi na to, że, no nie wiem, za parę lat się w ogóle obudzimy w kraju bez rolnictwa. Jeszcze jedno pytanie w tej części programu mam, ponieważ pojawiają się informacje, chciałbym je, nie wiem, potwierdzić bądź zdementować, że zboże, które jest importowane z Ukrainy, ma wykazywać niską jakość albo ma też wykazywać obecność substancji zakazanych. To jest oficjalny był komunikat z Izby Rolnej z Łodzi, że kukurydza z Ukrainy, która została sprowadzona, przebadana została na zawartość mykotoksyn i niestety 10-krotnie te normy były przekroczone. Mykotoksyny to są takie pleśnie, to są jakieś takie grzyby, które no, na pewno szkodzą zdrowiu i życiu człowieka, więc tak, no, może być tak, że gdzieś jest pleśń, może mogą być jakieś inne choroby, ale to nie jest, ciężko to nawet zweryfikować, bo to, co do nas wjeżdża, praktycznie nie jest badane. Więc może być tak, że te zboża są dobre, tak, dobrej jakości, ale tak jak mówię, nie mamy żadnej ewidencji. Tam nie ma czegoś takiego, że skrupulatnie jest próbka, jest to wysyłane do laboratoriów i jest badane. Nie ma mocy przerobowej, nie jest to badane w ten sposób, że każdy transport, który do nas wjeżdża, który przekracza granicę, jest sprawdzany. Więc to jest fizycznie nawet, nie ma kapitału ludzkiego, który zadba o to, czy mąka, która ewentualnie może pochodzić z młyna, a ten młyn później przyjął te zboża, że to jest w 100% zdrowe. Nie wiemy tego. To jest jeden wielki znak zapytania. No czyli wychodzi na to, proszę Państwa, że bez jakiegoś pospolitego ruszenia, które po prostu zacznie to sprawdzać, w ogóle nie będziemy mieli możliwości dowiedzieć się, co wjeżdża nawet nie tranzytem przez Polskę, tylko co po prostu znajduje się na polskim rynku, no i w konsekwencji też na polskich stołach. W drugiej części programu porozmawiamy o przyszłości rolnictwa w Polsce, także w sensie organizacyjnym, powiedzmy nawet politycznym.
Panie Rafale, ja przez przynajmniej kilka lat byłem rzecznikiem prasowym Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona. Było to w latach 2012-2015, jeśli dobrze pamiętam, czy 2014. I już wtedy obserwowałem taki proceder niszczący niezależność organizacji rolniczych w Polsce. To znaczy istniał cały system dotacji przyznawanych oczywiście uznaniowo przez rząd, wtedy jeszcze Platformy i PSL-u. Dotacji, które po prostu były jakąś metodą korumpowania tych rolniczych związków zawodowych, gdzie po prostu za odpowiednią kwotę one przestawały występować w obronie interesu polskich rolników, a dogadywały się z rządem. Z tego co wiem, to proceder oczywiście trwa dalej i PiS też, jakby rząd PiS-u też bardzo szeroko z tego korzysta. Jak dzisiaj wygląda to, czy w ogóle w związku z istnieniem tego procederu jest Pana zdaniem możliwość takiej niezależnej właśnie od rządu, czy może szerzej w ogóle rzecz ujmując od reżimu panującego w Polsce, organizacji rolników w Polsce? Powiem, ostatnio spotkałem takie wytyczne dane, które mówiły o roku 2010-2020 i przez tą dekadę, nie tylko w Polsce, ale jeśli chodzi o Europę, zniknęło 3 miliony gospodarstw. Mieliśmy w 2010 roku w Europie 12 milionów gospodarstw rolnych. W 2020 roku już była ta ilość zmniejszona do 9 milionów. Jeśli chodzi, to wychodzi około 800 gospodarstw dziennie, które się likwidują. Jeśli chodzi o nasze podwórko, o Polskę, no też nie mam optymistycznych wiadomości, ponieważ 200 tysięcy gospodarstw zostało zaoranych dosłownie przez tą dekadę. To wychodzi jakieś 50 gospodarstw rolnych zarżniętych każdego dnia. Więc jeśli mówimy tu o dotacjach, o tej całej biurokracji, którą ma rolnik wypisać, wnioski te obszarowe i tak dalej, i tak dalej. Teraz dochodzą nowe kwiatki typu na przykład, nie wiem czy pan redaktor słyszał o tym, że w ciągu 12 godzin rolnik powinien zrobić fotorelację, zrobić zdjęcia zaoranego pola, na który wcześniej wywiózł obornik. Więc sobie wyobraźmy taką sytuację, że on na przykład wywozi ten obornik na areale na przykład 10 hektarów o godzinie 17, tak? No to o drugiej w nocy załóżmy skończy to zaorze. No to jak on ma zrobić w nocy te zdjęcia, żeby dostać pieniądze w ramach ekoschematu? To są absurdy, to są. No właśnie, ale ja rozumiem, że te organizacje rolnicze, których w Polsce przecież nie brakuje, jest ich przynajmniej kilka działających, one nic z tym nie robią, prawda? Znaczy nie reagują w ogóle na takie wydarzenia. No kompletnie nie reagują. Mamy oprócz organizacji, przecież mamy mnóstwo instytucji też. Ja mam wrażenie, że one zamiast te ramy unijne jakoś jeszcze okrajać, jakoś po prostu tym naszym sprytem polskim dogadzać rolnikom, pomagać im, to mam wrażenie, że jeszcze śrubę dokręcają i nie pomagają instytucje nasze krajowe naszym rolnikom, wręcz przeszkadzają. Mowa tutaj o agencji restrukturyzacji, o piorinach i harsach i tak dalej, jest naprawdę ta ilość tych instytucji jest bardzo duża. A jeżeli chodzi o te wszystkie związki, no boję się, że jednak jest bardzo duża konsolidacja z partią rządzącą i tutaj szczególnie w roku wyborczym, w którym się aktualnie znajdujemy, są jakieś różne te relacje. Ja nie widzę tego połączenia, takiej kooperatywy wspólnej, związki a rolnik. W ogóle tego nie widzę. Wręcz tak jak widziałem rolników w Medyce czy w Dorohucku, jak strajkowali, to raczej to robią indywidualnie niż nie łączą się ze związkami. Właśnie ja to też ten proces rozchodzenia się organizacji rolniczych i samych rolników też obserwowałem. No ale poza rządem i na pewno w kontrze do rządu występuje taki znany lider już od kilku lat, gwiazda ostatnio, maskotka wręcz amerykańskiej telewizji dla Polaków TVN, o której tu ostatnio mówiliśmy w ramach Na Zdrowy Rozum z Mateuszem Piskorskim, Michał Kołodziejczak, kreujący się na lidera rolników, już kilka razy zakładał partię, w końcu się dogadał z Gowinowcami, trudno gdzieś nadążyć za tym jego postępem politycznym. No i moje pytanie takie prowokacyjne może trochę do pana. Czy pana zdaniem Kołodziejczak jest takim wentylem bezpieczeństwa tego systemu, który ma w jakiś sposób zogniskować rolników wokół jakiejś konkretnej formacji politycznej? Bo ja przypominam sobie, jak
zaczęła się ta nowa faza wojny na Ukrainie, no to Kołodziejczak zrobił przecież coś zupełnie odwrotnego niż to, co teraz robią rolnicy, czyli blokował granicę w tamtą stronę razem z tymi banderowskimi ukraińskimi aktywistami w Polsce. Rzecz kompletnie bez sensu z punktu widzenia rolnictwa, prawda? Natomiast no teraz jakoś nie widać go na tych protestach. Bo go tam nie chcą. Z tego, co wiem, to go tam nie chcą. Zresztą ja to zaobserwowałem też na przykład na protestach, które odbywały się w tamtym roku w Zagłębiu Popryki, bo ja pochodzę z centrum Polski, z Radomia. I tam byłem na tych protestach. Oni sobie po prostu tam go nie życzą. Jakie są powody? No, może właśnie dlatego, że większa część, no jak nie wszyscy mieszkający rolnicy na wsiach, tak, osoby mieszkające na wsiach, no to są w większości ludzie konserwatywni, a jednak pan Kołodziejczak to jest taki liberalno-lewicowy człowiek, tak mi się, tak czasem widać, tak, to co, jego reakcje, to co on mówi, no to można by tak wnioskować. Osobiście uważam, że jest bardzo sprawnym mówcą, umie odnaleźć się w mediach, i to tych najmniejszych, i tych większych, i na konferencjach prasowych, i na jakichś akcjach. Widać to ogromne parcie na szkło, że chce być politykiem. Ostatniego widziałem, że wysypywali tam pod Ministerstwem Rolnictwa znowu jakieś plony rolne. Ja go nie kupuję osobiście i widzę, że większa część rolników też nie kupuje. Dlaczego? No, powiem szczerze, że my w Konfederacji Korony Polskiej od samego początku, no, praktycznie jak partia powstała, zajmujemy się tematami wsi, wspieramy polską wieś, mówimy, jakie są problemy, często bardzo robimy konferencje prasowe i co? No i nie widzimy jakby jego aprobaty, jego jakby zainteresowania nami, tylko robi to na własną rękę. Więc jeżeli to robi na własną rękę, to tak jakby nie życzył dobrze nam, ludziom, którzy o tą Polskę walczymy, to znaczy chciałby zabrać głosy w przyszłości. No bo on, wydaje mi się, że ze swoją siłą nie znajdzie się w parlamencie, a może być tak, że odbierze po prostu głosy te, które poszłyby na Konfederację, zabierze te głosy i po prostu będziemy mieli mniejszą ilość, jeśli chodzi o ilość wyborców. A co mogę jeszcze o panu Michale powiedzieć? No tak jak powiedziałem wcześniej, no widać to parcie na szkło, widać ten taki pośpiech. Jak się ktoś śpieszy, to się diabeł cieszy, a ja bardziej lubię realne jakieś projekty, pomoc, ktoś jak coś zrobi. Niestety jest tak, że ludzie odbierają takich przywódców na podstawie krzyku, na podstawie emocji, jakichś niskich pobudek. To jest często taki asumpt do tego, że ludzie idą za takimi liderami. Ja na przykład wolę osoby, które pracują ciężko, pocie czoła w polu, chcę ich problemami się zająć, tak jak się zająłem problemami paprykarzy w Zagłębiu Paprykowym, czy na przykład często mówię o sadownikach z Grójeckiego czy Sandomierskiego, z Krainy Jabłek tutaj, z największego sadu Europy. No, to są jakieś takie problemy, które są z nami nie od wczoraj, nie od przedwczoraj, tylko są nierozwiązywalne i warto o tym mówić. I ostatnie właśnie pytanie o plan polityczny dla polskiego rolnictwa. Rozumiem, że jako prominentny działacz, nazwijmy to tak, Konfederacji Korony Polskiej, no pana ambicją jest też zgromadzenie tej ludności rolniczej wokół tej konkretnej formacji, ale może jest też jakiś plan utworzenia nowej, właśnie może prawdziwej organizacji reprezentującej interesy rolników. Czy jednak uważa pan, bo wie pan, jaki jest też problem? Ja często jestem pytany o nową samoobronę, prawda? Ale ja zawsze odpowiadam, że jak powstawała samoobrona, to ludzi żyjących z rolnictwa w Polsce było 20%, obecnie to jest chyba między 2 a 3%, więc no ten potencjał polityczny jest już dużo mniejszy. Więc chyba dzisiaj taką osobną, klasową partię rolników no, trudno by było utworzyć i trudno by było skutecznie ją poprowadzić choćby do parlamentu, prawda? To prawda, ale sprawy rolnictwa to są także sprawy mieszkańców miast. Ja często o tym wspominam, czy na konferencjach, czy w mediach, czy w różnych artykułach. Więc w ogóle sprawy rolnictwa to jest tak szeroki dział, który łączy i przetwórstwo, i przemysł nawet, bo przecież maszyny rolnicze, transport, logistykę. Jest bardzo dużo ludzi przy tej gałęzi gospodarki, jakim jest rolnictwo, przy tym filarze bezpieczeństwa,
jest skonsolidowanych. I właśnie o tym trzeba mówić, że jeśli zabraknie naszego rolnika, naszego wytwórcy, to my będziemy w miastach poszkodowani, bo uzależnić się tylko od sklepów, od dyskontów i marketów, sieci handlowych z zagranicy z nieograniczonym kapitałem, no to jest strzał w kolano. Dlaczego? Bo to tak ma wyglądać, że to oni będą wspierać swoją gospodarkę, a nie naszą. No to jest taka polityka. Z tym jest ogromny problem, że rynek detaliczny jest pochłonięty przez zachodnie korporacje. My nie możemy wpłynąć na sprzedaż, czy to detaliczną, czy hurtową, i przetwórnie zresztą też są przejęte przez głównie niemieckie firmy. Więc jeżeli mówimy o rolnictwie, dobrze by było powiedzieć coś takiego, że my nie mamy w ogóle problemu z produkcją, ale jest bardzo duży problem ze zbytem. I to widać przy każdym sezonie, czy w roku 15, czy w 10, czy w tym ostatnim, a na pewno będzie znowu problem w tym nadchodzącym, że jest dumping, nie tylko dumping uprawiany przez sieci handlowe, ale także dumping łupieszczy, który jest właśnie odpowiada za to, że będą dotąd obniżać ceny, aż wykończą polskiego rolnika, polskiego przetwórcę, który na przykład robi soki z jabłek grójeckich, aż po prostu będzie bankrutem. Jeżeli to się stanie, to wtedy ucierpi najmocniej? No konsumenci, bo na półkach sklepowych będą ceny, zresztą tak jak teraz są ceny 7 zł na przykład za cebulę, no to trzeba się przyzwyczaić do tego, że będziemy bardzo dużo płacić, jeśli rolnictwo położymy na łopatki. I to tak wygląda. Dokładnie tak. Proszę Państwa, bezpieczeństwo żywnościowe to nie jest tylko jakieś tam tanie hasełko, którym powinniśmy szafować w polityce. Bezpieczeństwo żywnościowe, dokładnie tak jak powiedział mój dzisiejszy gość, odpowiada tak naprawdę za możliwości życiowe każdego z nas. Wyobraźmy sobie sytuację, w którym niestety ta wojna wyniszczy polskie rolnictwo do cna, wówczas będziemy całkowicie zależni na przykład od żywności importowanej. A jeżeli będziemy zależni od żywności importowanej, to tak naprawdę będziemy zależni od jej właścicieli, czyli właśnie tych dyskontów, które przecież są już dzisiaj ogromnymi korporacjami i wcale nie ukrywają tego, że wpływają również na politykę w swoich państwach, ale też w tych państwach, które już udało im się uzależnić. To właśnie dlatego dzisiaj rozmawiamy o rolnictwie i dlatego będziemy starać się robić wszystko, by to polskie rolnictwo ochronić. Moim i Państwa gościem był dzisiaj Rafał Foryś z Komitetu Politycznego Konfederacji Korony Polskiej oraz założyciel i prezes, tak? Fundacji Rolnik Handluje. Założyciel Platformy Sprzedaży Bezpośredniej, tak? A właśnie, to też przy okazji pozwolimy sobie polecić, prawda? Tak, 3 lata temu powstała platforma, oddolnie sam zrobiłem z własnych środków platformę, która w tym momencie zrzesza blisko 180 rolników i bez żadnych opłat wchodzimy na stronę rolnikhandluje.pl i mamy tam adresy naszych producentów rolnych, jest mapa, na przykład jeżeli jesteśmy w Krakowie, możemy znaleźć pobliskiego lokalnego rolnika i z nim się umówić, czy to na targowisku, czy bezpośrednio do niego jechać na gospodarstwo. No, a w przyszłości planuję uruchomić jakby podstronę, gdzie będzie można zamawiać kurierami do domów, do pracy, wszędzie, do restauracji, bo to jest też ważne, żeby połączyć rolnika z gastronomią. Ale to o tym nie chcę mówić za wiele. Jeśli pan redaktor mnie kiedyś jeszcze zaprosi, to już może będzie ta strona, bo ona będzie niebawem rozbudowana, więc wtedy opowiem o szczegółach. No, ja ze swoimi przekonaniami politycznymi zawsze będę takie inicjatywy promował. Także nawet my absolutnie, proszę Państwa, nie planowaliśmy tej części programu. Ja się strasznie cieszę, że to zostało powiedziane. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w ramach Zrozumieć, by przeżyć. Żegnają się Rafał Foryś. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam. I Tomasz Jankowski, Wbrew Cenzurze, zapraszam na kolejne nasze nagrania. Pamiętajcie o łapkach w górę, subskrypcjach, polecaniu naszego kanału i polubianiu nas także na innych platformach, mediach społecznościowych. Do zobaczenia.